Fundacja Martwych Dzieci. Mieliście szczęście spotkać się z dziwnymi ludźmi, wpisując w koło 333333, którzy podają się za przedstawicieli Fundacji Martwych Dzieci. Nie? Ja niestety miałem, postaram wam się wszystko opowiedzieć. Wszystko zaczęło się od wiadomości prywatnej na YouTube. Kumpel, wiedząc, że interesuje się wszelkiej maści skizowymi rzeczami, polecił mi wyszukać sobie filmy o treści 333333333. Treści w tych filmach ponoć miały wywoływać dziwne uczucia. Osobiście po obejrzeniu jednego chciało mi się wymiotować. Na filmiku było widać krwawiącego gościa owiniętego bandażami. W tle były dziwne jęki i zakłócenia. Co jakiś czas pojawiła się informacja o trójkach. A pod koniec filmu autorzy pozdrowili mnie w imieniu Dead Kids Foundation. Byłem lekko zdziwiony. Większość filmów o tym tytule miała podobne niezrozumiałe zawartości. Zainteresowało mnie to cholernie. Pragnąłem kontaktu z twórcami tych filmów. Po pewnym czasie stało się to moją obsesją. Cała ta sprawa oraz filmiki. Oglądałem je na okrągło, szukając jakichś podpowiedzi, ukrytego przekazu. Po pewnym czasie znalazłem w internecie informacje o sekcie parającej się okultyzmami, którzy wstawiali również swoje filmiki na YouTube, namawiając do dołączenia do ich fundacji. Po przeanalizowaniu ich haseł zauważyłem pełną numerologię. 333333333 3+3+3 9 9. Odwrócone dziewiątki co dają? No właśnie. Ponoć było zgłoszenie o kolesiu, co trafił do psychiatryka. Odgryzł sobie palec, a krwią z niego napisał trójki na ścianie. To może brzmieć nieprawdopodobnie, ale fakt faktem, że niektóre z tych filmów faktycznie dziwnie na człowieka działają. Wkrótce znaleźliśmy parę polskich kanałów z tej niby sekty. Po dacie założenia konta można stwierdzić, że te osoby zarejestrowały się całkiem niedawno. Ten drugi nie wstawił żadnego filmiku. Za to Szemhazaj miał ich pokaźną gamę. Niektóre to były plagiaty, inne nie. W każdym razie postanowiłem się z nimi skontaktować. Odpowiedzi na PV otrzymałem tylko: Biblia, dołącz do nas, wstaw ten film dalej. Rozchodziło się o ten film. Byłem tak podniecony, że bez namysłu wstawiłem ten film do siebie na kanał. Co prawda moi widzowie nie wiedzieli, o co chodzi, ale oni mnie nie obchodzili. Liczyło się tylko zaproszenie, które dostałem do tego człowieka. W sumie samego sobie filmu też nie rozumiałem. Budził we mnie lęk, ale skoro miał być kluczem do dialogu z nimi, nie mogłem się zawahać. Jej treść, do tej pory jestem przerażony. Dotyczyła ona rytuału, dzięki któremu pozna się prawdę, którą znają oni. Ten rytuał wymiękłem. Nie jestem w stanie dokonać takich rzeczy. Nazwiecie mnie tchórzem. Być może. Uprzejmie odmówiłem im i poprosiłem, żeby mi po prostu wytłumaczyli. Dzień milczenia. Wróciłem po weselu do domu, trochę spity, ale jednak na tyle trzeźwy, aby siąść na laptopa i przejrzeć mój kanał. Dostałem 33 wiadomości prywatne o treści 333333333. Twoja matka umrze. Nienawidzisz jej. Ink Satanus Eek Trois. Dlaczego nienawidzisz? Obejrzyj się. Przekażemy modlitwę prosz w nocy o wyjście z ciała. Twoja dusza jest inna. Może bym się tak nie wystraszył, jakby nie to, że wiadomości były od moich znajomych. Głupi dowcip? O tej sprawie wiedział tylko mój przyjaciel i ja. Nikt więcej. Więc jakim do cholery cudem moi znajomi mieli mnie wkręcić? Może wam się to wydawać dziwne, ale skasowałem konto.
Sprawdziłem, czy drzwi wejściowe są zamknięte na wszystkie zamki i położyłem się, czekając na sen. Ze snu wyrwał mnie telefon o 3 w nocy. Po prostu zaczął dzwonić. Kto do cholery mógłby dzwonić o takiej porze? Numer nieznany. Odebrałem. W tle było słychać niewyraźnie płacz. To był płacz dziecka, które po chwilę przerodził się w nieludzkie ryczenie oraz jęki. Odrzuciłem telefon jak najdalej od siebie. Zadzwoniłem do kumpla. Pozwolił mi u siebie przenocować. Dziś mam zmienione konto oraz numer telefonu. Tych dziwnych użytkowników staram się omijać z daleka. To jest przestroga dla was. Nie bawcie się w to. Bo będzie tak jak ze mną. Screeny się zachowały dzięki mojemu przyjacielowi, który również się tym zainteresował. Więc postanowiłem wysłać mu wiadomości o trzemca Hazaja. Znajomi do tej pory wypierają się, jakoby oni cokolwiek wysłali. Ich skrzynka odbiorcza w zakładce wysłane też na to nie wskazuje. Do tej pory nie wiem, kto do mnie dzwonił.